będzie działo. Będziemy wychodzili na scenę, będziemy od was brali sugestie, postaci, miejsca, problemu być może. Tajlandia, okej. Okay. Pierwsza scenka będzie się odgrywać w Tajlandii. Chcesz tego robaka? A nie smakuje ci? Nie. Kochanie, czemu znowu jesteśmy w Tajlandii? Myślałem, że ci się tu podoba. A ostatnim razem wyglądałam na zadowoloną? A nie byłaś? Nie! Co się je w Tajlandii? Robaki. Masz ośmiornicę? Jak ona wygląda? Czy Ania ma 8 łapek? Czy to to? Nie. Czy te przyprawy muszą być takie ostre? Coś ty, Jan. Nie widziałeś, że patryczki? Nie. Idziemy na błękitną lagunę? A co to jest? Przepraszam, co jest w tej zupce? Nie widzi pani, że dodatki? Jakie? A jakie by pani chciała? Właśnie się boję, jakie. Ktoś jest chętny nam pomóc? To może pan w niebieskim, bo tak blisko pan siedzi. Proszę, nie będzie musiał pan nic nawet mówić. Jak ma pan na imię? Grzesiek. Grzesiek, wybierz dwie osoby z tej piątki cudownej. To może pierwszy z prawej i ten jest. Widzę, że znajomy. Dobrze, teraz ustaw tego z prawej i Danielskiego w jakiejś pozycji. To byle nie seksualne oczywiście. I w miarę możliwości tak, jak się ciało zgina. Ej, co ja przed chwilą mówiłem? Okej, okay, dobra, wystarczy. Dzięki wielkie. Tak się nazywa freezy. To pochodzi z angielskiego od freeze, czyli stop, względnie zamarznij. I będziemy co jakiś czas będziemy krzyczeć stop, tu będzie się działa scenka, my będziemy krzyczeć stop. Będziemy zmieniać jedną z osób, która jest tutaj na scenie. I będziemy zaczynali zupełnie nową scenkę opartą o to, w jakich tutaj się pozycjach znajdują osoby. W zasadzie no, tyle chyba. Coś więcej dodać, czy nie? Możemy zacząć. Okej, okay, zapomniałem o tym wcześniej, a teraz jeszcze odliczanie. 3, 2, 1, intro! No Piesiu, prowadź mnie, bo ja nic nie widzę. Jestem taki ślepy. Prowadź Piesiu! Boże święty, jak jestem wściekły! Nie widzę go, jest wściekły! Idź stąd! Zostaw mnie! No, czysta ławeczka. Zdarzy się gazeta i kawa. Stop! Przegrałeś za to, to bądź teraz moim krzesełkiem. Co? Nie za dobrze ci? Ty się chciałeś zakładać, czy ja? Przegrałeś, przegrałeś. Stop. Ale panie doktorze, ja już dłużej nie wytrzymam, tylko z jedną nerką. Proszę pana. To naprawdę boli. Ludzie z jednym płucem wytrzymują, pan z jedną nerką nie wytrzyma. Czuję, że ona się już kończy. Którą nerkę pan ma jeszcze? No prawo, nie widzi pan? To jest lewa strona. Stop! Tutaj pan ma serce, a nie nerki. Proszę to zrozumieć. Tutaj jest nerka, tutaj serce. Rozumiem. To dlaczego moja... Jeszcze raz? Jest pana serce, tutaj nerka. Pan jest jakiś głuchoniemy, czy co? Nie, myślałem, że na odwrót, bo tutaj mi coś puka. Nie wiem, nie widzi pan? O mój Boże! Co to jest? Ale też nie ma roboty, a ty
No i raz, dwa, trzy, salto robimy, hop! Ile razy ci uczyłem? Wymach nogą do góry zrobić i wtedy zrobisz to salto. Dobra, jeszcze raz. Z prawej? A z której ci lepiej? Nie odróżniam. Raz. Kolejne drzwi obrotowe w galerii. Zagrają w niej Bartek i Koza. Zapraszam tutaj. Tak, brawo, mogło być jasne. Będą oni odgrywać scenkę, a co jakiś czas będą się w waszym kierunku zwracać w takim... taki bardzo... Zrobią w waszym kierunku takie... Ekspresja twarzy oczywiście będzie być może inna, ale takie coś zrobią i wy w tym momencie musicie im rzucić jakieś słowo, które mają wpleść do scenki. Na tym to mniej więcej polega. Proszę od was jako sugestię miejsca, jakieś miejsce akcji na literę M. Mars. Super. Ok, odliczamy. 3, 2, 1, impro. Słuchaj, czy ty też czujesz, że nie ma tutaj... Wody? Tak, czuję, dlatego właśnie tak mnie niesie do góry, bo jesteśmy na Marsie, a na Marsie wszystko idzie do góry. Dlaczego tak idzie? Może tutaj jest po prostu... Zimno. Zimno! Nie dość, że latamy do góry, to jeszcze jest zimno. To jest straszne, bo... Nie ma wanny. Bo nie ma wanny, a chciałbym się wykąpać w zimnej wodzie, której nie ma. Ja mam takie urządzenie i dzięki niemu, jak włączę, to będzie... Bąbelek! Tak, spójrz! O, leci! Leci, ale już go nie dosięgniesz. Nie, patrz, ja jestem lżejszy od ciebie i się odbiję. Spójrz, złapię go. Świetnie ci poszło! Gdybyś go nie złapał, to... Ptak by go zabrał. To ptak by go zabrał. Ale jak tutaj może latać ptak, skoro nie ma grawitacji? Bo to jest ptak, który... Nie ma grawitacji. Okej, scenka się dzieje na ZWM-ie. Odliczamy. 3, 2, 1, intro! Widziałeś napis od Raopole? Który? Tamten, sama la zrobiłam. Niezły tak. A czy go namalowałaś? Nowoczesny spray fluorescencyjny. Świeci w nocy? Nie widzisz? Ktoś mi ukradł buty! Jezus Maria! Śmierdzi to. Skarpetki! Mam! Może trzeba je ukraść, ponieważ jesteśmy na ZWM-ie. I kradną tu buty. Zauważyłem! Cieszę się, że masz kapelusz. Cieszę się bardzo!